używam tego sformułowania, że dyrektor programowy ma prawo do zmiany gwiazd. Ja myślałem, że pan Stanowski zajmuje się sportem, a okazuje się, że naprawdę zainteresowała go jedna bollywoodzka, malutka zgoda, malutka gwiazdka. Jak będzie potrzeba, to na pewno ją zatrudnimy. Nie mamy w stosunku do niej cienia żalu. Jest mi jej po prostu zwyczajnie żal. Jej. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku pan Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że takim najbardziej emocjonującym programem, jeśli chodzi o nadchodzący sezon, jest oczywiście Nasz Nowy Dom, bo to tam dokonała się ta wielka zmiana. Nie będzie Katarzyny Dowbor, jest Ela Romanowska. Skąd pomysł na to i dlaczego akurat właśnie Ela Romanowska? Wie pani, to jest duży program, duża zmiana, ale to nie jest jedyne, co mamy trudnego w Polsacie. To oczywiście była trudna zmiana, ale używam tego sformułowania, że dyrektor programowy ma prawo do zmiany gwiazd. Z racji tego, że nie byłem długo w Polsacie, to ta decyzja przyszła mi łatwo. Ale ja w życiu nie powiedziałem jednego złego słowa o pani Katarzynie Dowbor. Poza tym, że podjąłem decyzję o zmianie prowadzącej ten program. Ela Romanowska jest fantastyczna. Ela Romanowska była jakby trochę gwiazdą Polsatu. Ona występowała, tańczyła, śpiewała, pokazuje się w promosach tej stacji. Więc wiedzieliśmy, że będzie empatyczna, że będzie dynamiczna, że będzie generalnie mówiąc nowa. I tak się stało. Z pana słów wnioskuję, że dała radę. Dała radę bardzo. Widzieliśmy kilka odcinków. Ekipa ją świetnie przyjęła. Świetnie przyjęli ją widzowie. Tam gdzieś czytałem, że nie ma już chętnych do programu. Nie, jest ogromna kolejka. Natomiast nie da się ukryć, że po tej decyzji spadła na pana gromy w internecie. Jak pan sobie radzi z taką krytyką? Czy w ogóle pan to czyta, wchodzi, czy może ma to pan gdzieś? Wie pani, ja się przyzwyczaiłem do hejtu. Ja mam ogromny dystans do siebie i jakbym się przejmował tym, co na temat mój piszą. Im piszą więcej, to znaczy, że moje decyzje nie są obojętne albo nijakie, bo jak są nijakie, to nikt nie pisze. Natomiast jak się jest dyrektorem programowym dużej stacji, dużej grupy medialnej, no to nie da się nie podejmować kontrowersyjnych decyzji. Ale ja w swoim życiu, a mam za sobą wiele lat RMF-u, TVN-u, jestem teraz w Polsacie, zwolniłem wiele osób, przyjąłem jeszcze więcej, wychowałem wiele gwiazd, a czasem trzeba się rozstać. No, tak jakoś bywa. Sam po 25 latach odszedłem z TVN-u, więc ludzie też muszą mieć zakodowane, że czasem trzeba odejść i zmienić barwy. A z panią Kasią miał pan okazję po tym wszystkim zamienić słowo? Nie, myśmy mieli tylko jedną rozmowę podczas rozstania. W tym temacie stawiam kropkę i przechodzę do kolejnego. Nie mogłabym nie poruszyć tematu, którym żyje cała Polska. Stanowski, materiał o Natalii Janoszek. Ja nie wątpię, że pan jako ekspert w branży zrobił niejedno śledztwo. Jak to się stało, że faktycznie ona była tutaj promowana także przez stację Polsat? Muszę panią poprawić. Tym tematem żyje wasza Polska, nie cała Polska. Naprawdę cała Polska nie wie, kto to jest pan Stanowski ani pani Janoszek. Cała Polska ma bardzo duże tematy do zrobienia. Myślałem, że pan Stanowski zajmuje się sportem, a okazuje się, że naprawdę zainteresowała go jedna bollywoodzka, malutka zgoda, malutka gwiazdka. Naprawdę to był taki wielki temat. A widział pan materiał? Widziałem. A widziała pani jego wyniki teraz? Naprawdę? Wie pani, jakie to świetne działanie biznesowe? Ja wiem. Natomiast odkrycia dosyć mnie zaskoczyły. Gwiazdom trzeba wybaczać. Gwiazdkom też. Jak ktoś niczego w życiu nie przeinaczył, nie podkoloryzował, niech rzuci kamieniem. To pytanie wprost. Czy jest miejsce w Polsacie dla Natalii Janoszek?
Wie pani, to nie jest tak, czy ta gwiazda może być u was, czy tamta gwiazda może. To są inne kryteria. Jak będzie potrzeba, to na pewno ją zatrudnimy. Nie mamy w stosunku do niej cienia żalu. Jest mi jej po prostu zwyczajnie żal. Jej. I ostatni wątek. Zmiany są także w Dzień Dobry TVN. Powstała lawina artykułów mówiąca o tym, że wszystkie ze zwolnionych gwiazd wykonały już do pana telefon. Weryfikujemy u źródła, jak było. Mój telefon się nie zmienił od wielu lat, nawet od kilkudziesięciu lat. I żadnych telefonów nie otrzymałem. I na podsumowanie. Czy kiedyś zdarzyło się panu, być może z automatu, pojechać na Wiertniczą zamiast na Ostrobramską? Wie pani, to jest tak, że na Wiertniczą jeździłem swoim samochodem, a tu czasem jadę z kierowcą albo taksówką, więc nie miałem takiej przygody. Ale jestem już po jakimś etapie, że oglądam normalnie program TVN-u bez emocji, bo już coś tam odeszło, coś tam umarło, już się nie denerwuję ani nie pałam emocjami, a kolegów traktuję jak przyjaciół. To wszystko moi koledzy, z którymi pracowałem wiele, wiele lat, więc nie wyrzuciłem ich z serca, a TVN-owi życzę najlepiej jak mogę. Już pan ma to za sobą. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był oczywiście Edward Miszczak. Dziękuję.